Cześć dzieciaki, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnych czytankach online w bibliotece. Dzisiaj przeczytam Wam historię Lilki i Pestki. Posłuchajcie. Pierwszy rozdział nosi tytuł Rzuć wszystko. Nuda. 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 Pestka obróciła książkę do góry nogami i spróbowała czytać ją w ten sposób. Super. No, powiedzmy. Nie, nuda. Pestka westchnęła i obróciła tom z powrotem. Była to książka o kotach, którą wybrała w szkolnej bibliotece. Na każdej stronie znajdował się inny futrzak. Pestka lubiła te zwierzaki, ale czytanie o nich wprost doprowadzało ją do szału. Wszystkie koty prezentowały się tak samo, poza sfinksem, który nie miał sierści. Ten wyglądał jak skrzyżowanie psa ze szczurem. Pestce podobał się najbardziej. Założył się, że Lilka nigdy nie widziała kota sfinksa, pomyślała Pestka. Wiedziała, że podczas lekcji, rzuć wszystko i czytaj, nie wolno rozmawiać, więc szturchnęła Lilkę w żebra. Ale wzrok Lilki przesuwał się przez stronicę jej książki. Pyk, pyk, pyk. Zupełnie jakby oglądała mecz ping-ponga. W ogóle nie zwróciła uwagi na Pestkę. Pestka szturchnęła Lilkę jeszcze raz. Hej! Szepnęła. Ziemia do Lilki! Mruknęła Lilka. Patrz tu! Szczuropies! Szepnęła Pestka głośniej. Lilka zerknęła na ułamek sekundy. O! Powiedziała i wróciła do czytania. Pestka znów westchnęła. Wszystkie dzieciaki w klasie pani Wesołej pochylały się nad książkami. Nawet Eryk, który zwykle spadał z krzesła dwa albo trzy razy w czasie, rzuć wszystko i czytaj, był cicho. Czytał książkę o rekinach, ludojadach. Adam dłubał w nosie. Pestka podniosła rękę. Pani Wesoła tego nie zauważyła, bo też czytała, więc Pestka zawołała. Proszę pani! Szepnęła nauczycielka. Co się dzieje? Jest problem. Zaczyna się na A, odpowiedziała Pestka, spoglądając surowo na Adama. A potem na D, W i N. Poruszyła palcem obok nosa na wypadek, gdyby wychowawczyni potrzebowała dodatkowej podpowiedzi. Pani Wesoła podniosła wzrok na Adama. Następnie odłożyła swoją książkę i podeszła do ławki Pestki. Przyniosłam to z domu specjalnie dla ciebie, powiedziała wyciągając błyszczący album. Spójrz, wskazała na okładkę. To niezwykła księga rekordów. Myślę, że ci się spodoba. Pestka nie była pewna. Co to jest rekord? Kiedy ktoś zrobi coś lepszego albo dłuższego, albo dziwniejszego niż ktokolwiek inny na świecie, to znaczy, że ustanowił rekord świata. Coś dziwniejszego? Powtórzyła Pestka. To było interesujące. Wychowawczyni się uśmiechnęła. Napisali tu o człowieku, który przeszedł 1400 kilometrów na rękach. To znaczy na czworakach, jak dzidziuś. Nie, tylko na rękach. Z nogami w powietrzu. Odpowiedziała pani Wesoła. Niemożliwe. Przeczytaj tą książkę, przekonasz się. Wychowawczyni wróciła na swoje miejsce. Pestka otworzyła błyszczącą okładkę. Na pierwszej stronie widniało zdjęcie kobiety. Jej czarne włosy ciągnęły się za nią jak niezwykła peleryna. Pestka przeczytała, że miały 6 metrów długości i że ta kobieta zapuszczała je, odkąd skończyła 12 lat. O rany, pomyślała Pestka. I nie ma w nich brudu ani pasożytów? Przewróciła stronę. Ble! Jakiś facet jadł skorpiona. Podwójne ble! Jadał 30 skorpionów dziennie. Na kolejnej stronie zobaczyła zdjęcia chłopca z 256 słomkami w ustach. Jak wyglądała jego buzia, kiedy nie miał w niej słomek? Musiała być wielka i ośliniona, odgadła Pestka. Lilka! Szepnęła. Lilka! Oczy Lilki przestały skakać po książce. Co? Patrz na to!
Kolejny rozdział nosi tytuł Pytony dywanowe, hula hop i 2 miliony zębów. Przyczepił sobie do twarzy 159 klamerek do bielizny. Zawołał Erik. Patrzcie na niego! Była długa przerwa, ale zamiast grać w piłkę czy skakać przez skakankę albo łazić po drabinkach, drugoklasiści zebrali się przy placu zabaw. Po środku siedziała pestka ze swoją książką. Dzieciaki ciągnęły album, to w te. Chciały go oglądać wszystkie jednocześnie. Patrzcie na nią! 99 hula hop naraz! Piszczała Weronika. Nawet na szyi! Patrzcie na tę rzepę! Waży 14 kilogramów! Przeczytał Idzi. Paskudztwo! Nie cierpię rzepy! Powiedział Erik z odrazą. Mama mnie kiedyś zmusiła, żebym zjadł, ale wyplułem wszystko za kaloryfer. Ja nie cierpię fasoli, wyznał Idzi. Pestka przyciągnęła książkę z powrotem do siebie. Jakby nie było, pani Wesoła przyniosła ją specjalnie dla niej. Żaden żyjący człowiek nie złamał sobie kość tyle razy, co ten facet, przeczytała Pestka. Mężczyzna na zdjęciu uśmiechał się promiennie. 14 razy złamał nogę. Specjalnie? Zapytała Emilka. Chyba, odparła Pestka. Skacze z budynków. Darek przyciągnął książkę do siebie. Hej, ten gość kolekcjonuje zęby. Ma ich 2 miliony. A to największy pyton dywanowy, przeczytał Leon, wskazując na kolejne zdjęcie. Żyje w dywanach? Spytała Zuza. Wydawała się zaniepokojona. Australii, wyjaśnił Leon. Nie tutaj. Pestka ponownie przyciągnęła książkę do siebie. Patrz, Zuza, ta dziewczyna zrobiła gwiazdę 109 razy z rzędu. Pokaż! Zuza chwyciła album i uważnie przyjrzała się zdjęciu nastolatki w trykotach. Założę się, że ja zrobiłabym 110 razy. Założę się, że nie, powiedział Erik. Wyrwał książkę z Zuzie i przerzucił stronę. Tu napisano, że ten gostek zjadł 400 MMS-ów w minutę. Wielkie rzeczy. Założę się, że ja w minutę zjadłbym 1000, jeśli bym ich nie gryzł. Zadławiłbyś się, ostrzegł Leon. Nie, mam spore doświadczenie, odpowiedział Erik. Spójrzcie, odezwała się Pestka, która sięgnęła nad ramieniem Erika i przekartkowała książkę. Spójrzcie na niego! To jeszcze dziecko, a pobił rekord świata w wieszaniu łyżeczek na twarzy. 15. I to bez kleju. Jakim cudem się trzymają? Spytała Lilka, podnosząc wzrok znad swojej książki. Nie wiem, odpowiedziała Pestka. Może przyklejają się na pot? Po co w ogóle wieszać sobie łyżeczki na twarzy? Nie wiem, ale pobił rekord. Pestka spojrzała na zdjęcie. Chłopak był obwieszony łyżeczkami, ale mimo to wydawał się dumny i zadowolony, że ustanowił rekord świata. Ja przyczepię sobie 16 łyżeczek, oznajmiła Emilka, wpatrując się w to zdjęcie. Hej, to ja chciałam przyczepić sobie 16, wykrzyknęła Pestka. Chciała pobić rekord, żeby jej zdjęcie też się znalazło w niezwykłej księdze rekordów. Łyżeczki to wydawało się bardzo łatwe. I w przeciwieństwie do niektórych innych wyczynów, bezbolesne. A teraz Emilka ją ubiegła. Do licha! Zjem 500 MMS-ów w minutę, postanowił Erik. Skąd weźmiesz 500 MMS-ów? Zapytał Idzi. Erik namyślał się przez chwilę. Wujek dał mi na urodziny 10 dolarów. Tata powiedział, że mogę sobie za nie kupić, co tylko zechcę. A ja zrobię gwiazdę 111 razy! Zdecydowała Zuza, wkładając różową bluzkę w różowe spodnie i na nowo wpinając binkę we włosy. Idę sprawdzić, czy pani Wesoła ma jakieś łyżeczki, powiedziała Emilka. Emilka i Zuza odeszły, wysoko zadzierając głowy. Pestka poczuła się pominięta. Co ona mogła zrobić? Przerzuciła kartki i trafiła na zdjęcie kobiety trzymającej kawałek szkła. Co? Istniał rekord? Tłuczeniu szklanek? Nie. Ta kobieta potrafiła śpiewać tak wysokim głosem, że szkło od niego pękało. A spróbowała Pestka cichutko.
Lilka w dalszym ciągu czytała. O czym jest ta twoja książka? Spytała Pestka. Lilka podniosła wzrok, a oczy jej błyszczały. O pewnej dziewczynie. Nazywała się Mary Anning. To ona pierwsza na świecie znalazła skamieniałego ichtiozaura w całości. Miała wtedy tylko 12 lat, mieszkała niedaleko plaży i któregoś dnia zauważyła na klifach czaszkę. Odkopała ją, zajęło jej to dużo czasu. Wszyscy się z niej śmiali, ale ona się tym nie przejmowała. I okazało się, że to czaszka ichtiozaura. Tylko wtedy nikt jeszcze nic nie wiedział o dinozaurach. Znalazła jeszcze plezjozaura i pterodaktyla. Widzisz? To ona! Lilka pokazała Pestce ilustrację przedstawiającą dziewczynę w dużym czepcu na głowie. Nie była bardzo ładna, ale za to znana i ważna. Pestka westchnęła. Ona była nieznana i nieważna. Musiał istnieć jakiś sposób, żeby to zmienić. I to wszystko na dzisiaj. A wasza praca polega na tym, żebyście narysowali, jak według was wygląda Lilka i Pestka. A was zapraszam na kolejne czytanki online. Do zobaczenia.